Siema widzowie, dowożę wam nowy odcinek, azy dowiozą nas w końcu na ten księżyc. No, mam nadzieję, że tak, słuchajcie. Lagi powinny zostać naprawione, jakość powinna być elegancka, wszystko powinno śmigać. Tak, widziałem, że jakość w poprzednim odcinku była średnia, no i oczywiście były lagi. Wszystko mam nadzieję, że w tym odcinku będzie śmigać. Z tego co patrzyłem, zostało to naprawione, wystarczy, że wejdziemy do gierki i zrobimy to co zrobiliśmy wcześniej, czyli klikniemy ten przycisk i rakieta powinna się uruchomić. Możecie zostawić lajka na samym początku, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie macie, a my wejdźmy w interakcję. Zróbmy to co zrobiliśmy wcześniej. Powinniśmy mieć całą minutę, widzowie, na to. Czy półtora minuty, żeby dostać się do tej rakiety. Mam nadzieję, że to nie będzie turbo wyzwanie logiczno-czasowe, bo wtedy będziemy powtarzać to 30 razy. O! Już myślałem, że od nowa muszę robić tę misję. Dobra, dobra. Biegnę, biegnę, sprintem, nadupcam. Widzowie, emocje, emocje. To właśnie czego potrzebujemy. Do rakiety, do rakiety. Skoro mamy 1 minutę 20, to kurwa pewnie nie będzie aż takie łatwe, jak mi się wydawało. Lagi? Lagi? Oczywiście, że lagi. Dlaczego? Dlaczego są lagi, widzowie? Co się kurwa dzieje? Wszystko powinno śmigać. Znaczy na razie jest elegancko, elegancko, elegancko. Jest dobrze, bo ta karta graficzna jakoś, nie wiem, widzowie, z 50% nagle na 100 się ładuje, jak gdzieś wchodzimy do rozgrywki. Niestety jest to gra nie jakiegoś wielkiego studia, więc ona nie jest zoptymalizowana dobrze. Niestety jest zoptymalizowana jak kloc jebany. I raz mamy 50% karty graficznej, a zaraz 100%. Więc spieszmy się. Wszystko? Już? Tylko raz na jakiś czas zdarzy jej się przyciąć. Chodzimy wreszcie na księżyc. Systemy rakiet. Ta. Dobra, dam radę. I te. Normalnie jak na szkoleniu, ta. Przekręć. Pewnie, że ta. Cyk. O kurwa, 12 sekund. Pyk, 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 kurwa. Widzowie, ja czytałem w ogóle opis tego i to jest. Odetnij w pozycji spoczynkowej, gotowa do odłączenia. To? Ja mam coś tu zrobić? Czytałem, słuchajcie, że to jest niestety horror, na szczęście horror nie, ale niestety jest to, widzowie, tak zwany tiller, czyli będziemy mieli tutaj klimacik na pewno. Kurwa, mam 13 sekund, a ja nie wiem co zrobić. O, zajebiście. O kurwa, szybko, nie, 5 sekund. Już dam radę, 4, 3, 2, 1, pyk. Uff. Sekwencja uruchomiona na pomocniczy. Tak, jasne. Pyk. Jak to A1, A3? Nie, ta. B3, 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 B4. Pyk. Dobra, widzowie, na księżyc, kurwa. Na księżyc. Jak mój kanał na serii z Kronik Myrtany. Na księżyc. To the moon. To the moon, jak Dogecoin. Jak. Co ja mam zrobić? O kurwa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jest dobrze. Napełnij zbiorniki układu stłumienia dźwięku. Szybko otwórz wszystkie zawory. Wszystkie zawory, pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 widzowie. Rozpocznij spalanie wodoru? Kurwa, jak to rozpocząć spalanie wodoru? Pyk, tu mogę coś. Kit? No i wszystko. Ale by się fajnie na to w VR-ze grało na pewno. Gotowy do zapłonu, uruchom, uruchom. Pyk! Więc niestety obawiam się, widzowie, że będzie tutaj taki klimat dość mroczny. Niestety, bardzo nie lubię takich. Teraz przygotujmy się, że będzie dużo krzyczenia na odcinka. A na szczęście ja jestem w ciągu dnia, ja mogę drzeć pizdę ile wlezie, widzowie. Lecimy, nic nie widać. Co się dzieje? Baza, psz, psz, psz. Kurwa, jak trzęsie. Odlot z ziemi. Włączenie silnika głównego, oddzielanie etapów zapłonu drugiego stopnia. O, jesteśmy już w orbicie, my w orbicie. O kurwa.
Ojoj, oj. No ta lampka i kosmos. To już mi się nie podoba. Ja już nie chcę, ja chcę kurwa. Ja już nie chcę w to grać, w tą grę. Co się dzieje? Ale cienie zajebiste. Ło, widzowie. Ale do pizdy grafika, czekaj, zlepszę wam. Lepiej, widzowie? Lepiej, nie jest jeszcze najlepiej. Ta jeszcze zmniejszę, jeszcze, znaczy zwiększę. No to jest już na maksa, widzowie. To jest maksymalna grafika. Trochę cicho, co? From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Ciekawe. Tlen. Ciekawe, że sam będę zdany na siebie. Niestety, widzowie, gra jest tak zoptymalizowana, że na dole jak byliśmy, to nam wszystko lagowało, ale tutaj jest całkiem w porządku. Dobra, widzowie, ściemniłem trochę kamerkę. Ukończ etap drugiej sekwencji. Taka jest misja. Etap drugiej sekwencji. Dobra, tu coś ściągnę, elegancko jest. Elegancko, oddzielne ta, tutaj pyk, pyk, pyk. Tak jak się uczyłem w NASA i pyk. Dokładnie tak. Blokowane osiągnięcie Fly Me to the Moon. No, grafikowo na razie widzowie nie zachwyca. Na Ziemi była całkiem niezła grafika, natomiast wydupcyła w kosmos mi kartę graficzną i komputer. Tutaj wygląda się całkiem w porządku. Naprawdę bardzo fajnie. W sensie optymalizacyjnie. Jeśli chodzi o grafikę, to straszne gówno. Ale no jest to gra, słuchajcie, nie największych twórców, jest to gra taka indie stworzona, niezbyt jakoś turbo popularna, nie przez wielkie studio robiona. Widać to przy dźwiękach, jedne są za głośne, jedne są za cicho, grafika jest raz za dobra, raz za słaba. Nie jest to wszystko zoptymalizowane, ale dajmy tej gierce szansę. W końcu 88% pozytywnych recenzji nie wzięło się raczej znikąd. No co to, taką wielką windę zajebaliśmy na księżyc? Jako ludzkość? Ło? O! No dobra. I co teraz? No nie pierdol, no ja mam tam lecieć. O kurwa. Dobra, widzowie, spokojnie, ruch w dół. Ruch w dół chyba, co? Nie, w dół kurwa. Poza strefą bezpieczną, no gratulacje. To ty nie powiesz, kurwa, dokowanie, widzowie. Ale jajo. No tak, my jesteśmy w kosmosie, to jest strasznie ciężkie do ogarnięcia. Dobra, no tak, bo tutaj nie ma widzowej grawitacji, tutaj trzeba elegancko zdokować. Dobra, jednak to jest akurat fajne, ty, to mi się podoba. Baza w dół, baza w dół, w dół, w dół, w dół. W lewo. Dokujemy, dokujemy, dokujemy. Do góry, widzowie. A gdzie my, kurwa? Czekaj, stop! Ruch do tyłu, kurwa, w dół, do góry! Zwolnić, wolnić, 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 wolnić! Na dół, kurwa, na dół, wolnić do tyłu, kurwa, w dół. Co ja odpierdalam, widzowie? Poczekajcie. W dół, kurwa, wszystko mi się pomyliło. Poczekaj, spokojnie, nie ma co się spieszyć, widzowie. Trochę, wolniutko, wolniutko, spokojniutko. Co to znaczy dystans U? Dobra, jest git, jest git i do przodu.
Do góry, pyk, 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 elegancko. Dokowanie widzowie, myślę, że elegancko jest. Pyk. Dobra, pierwsza misja zaliczona. Zdokowany. Ale jak masło widzowie weszło. Ma się tą wprawę. Ja widzowie często w kosmosie kurwa latam. Wow. Jestem do Pearsona, jestem. Dzięki. Turlaj się w lewo, turlaj się w prawo? O kurwa, ty. No dobra. Baza Pearson. No już mi się to kurwa nie podoba, ty. Sprawdź połączenie ze stacją. Coś tu kurwa żyje? Stacja kosmiczna. No dobra, we tam na dół. Co to jest? Nie mogę? Niby mogę, ty, ale... A tu nic nie ma ciekawego, dobra. Oła, kurwa, po tych ścianach. Ojejciu. Sterowanie w kosmosie. Kurwa, turlaj się w lewo. Dobra, gdzie ja mam iść? Mam jakiś plan dokładny? Sprawdź połączenie, ale ty... Dobra, tu idę, tu otwarte to chyba tu. Śluza. Lecimy. Będzie dobrze, widzowie. Pyk, naciśnij. Kończy się tlen? O kurwa, brak tlenu, widzowie. Poziom 0, centralny węzeł. Cel. Uruchom systemy podtrzymywania życia, kurwa. Centralny węzeł, poziom 0. Dobra, gdzie są? Gdzie są centralne systemy podtrzymywania życia, kurwa? Kończy mi się tlen. Już widzę, że mi się kończy. Mogę tu? Nie mogę, tu zamknięta akurat. Tutaj? Tu chyba też nie mogę, dobra. Ty, bo my się zaraz wyjebiemy, widzowie, dwie minuty. My tu jesteśmy na misji ratowania ludzkości. Muszę tu coś kliknąć? Otwierać. LSPD, LSPD. Ty, no jak ja mam to, kurwa? Dół, dół, dół. Halo? Nie, tutaj. Tutaj, widzowie, nie. Chyba. Ja... To gdzie ja mam, kurwa? A to nie jest tlen czasem? Co to jest? Bierz to. Chwyć. A, to jest do włączenia tamtego chyba. To jest jakaś gigabateria. Dobra, bo zaraz się widzowie, mamy minutę i nam się skończy tlen. I no co to jest? 2050, a my mamy na minutę tlen? O, tlen. Bierę. Chwyć. No pompuj se tlena. System podtrzymywania życia. Uruchom ponownie, uruchom ponownie. Interakcja, uruchom ponownie. Brak zasilania do podtrzymywania życia. Kurwo, i co teraz? Dobra, tu jest jakaś bateria potrzebna. Na razie nie widzę tutaj żadnej baterii. Widzę Giga Kosmos. Ty, fajna giera, widzowie. Nawet jest okej. Okay. Mamy tą latarkę, nie? Ja w niej już nie używam jej, bo... To wygląda strasznie, widzowie. Nie używam żadnej latarki. Nie, nie, nie. To wygląda przerażająco, jak jestem latarką za dupcą po tej stacji kosmicznej. Jestem solo, jestem. Ktoś tu powinien chyba żyć. Dobra, bateria, bateria, bateria. Interakcja, pyk. Wysokie napięcie. Już, gituwa, bateria, uruchom ponownie. Kurwa, Z2 potrzebuję. No ta, no jeszcze jedna, widzowie. Dobra, szybko, mam minutę. A nie, dobra, to jest tlen? Łe, to bier. Pyk, dopompuj se tlena, dopompuj. Pyk, pyk. Pyk, pyk, łe. Elegancko. Bo tutaj coś jest zepsute chyba, to nie powinno być tak. Jo, ci kręca, tej fajna giera, już mi się widzowie podoba. Jeszcze jakoś zwiększyłem tak, że ta finalna jakość powinna być całkiem bardzo w porządku.
w 2K, może się widzowie nawet uda w 2K nagrać, na pewno nie w takiej jakości niestety, ale może by się udało tutaj cyknąć 2K. YouTube lubi faworyzować tutaj materiały w 2K, także... No szukamy baterii, no tu nie było, gdzieś... Ciężko mi powiedzieć, a ja mogę jakby jąknąć albo coś? Nie no kurwa, poczekaj. Potrzebujemy dwóch baterii, tak? Ta. Znalazłem jedną. Chyba, że pyk pyk, widzowie. Pyk pyk? A nie. Bo to nadal jedna, nie ma jednej baterii. To mam jeden pomysł. Może wyjść. Dobra, już tu kurwa ogarnięty fest jestem. To nie jest takie trudne, widzowie, ogarnąć to sterowanie. Jest okej. Okay. I to jakby... A jakby tak jąknąć i na faście, przez drzwi? Dałoby radę, tak? Nie? Jąk? Kurwa, nie dałoby rady, co? Nie. Niestety, widzowie. Ty, bo naprawdę ja się za wypierdolę, poczekaj. Batery załogi, ty, może ktoś tu żyje? To poduszka jest? Zajdzie, idziemy pod len. Ja mogę to otwierać, bo to... A, ja to mogę otworzyć. Co to jest? Zbadaj. Czytaj. Poczta wewnętrzna, tą stroną do góry. Kosmiczna winda dostawa. No to powrót. Znaczy, miałem tlen. Dobra, interakcja. Bierzemy ten tlen, bo się zaraz wyjebiemy. Przyjmujemy systemów podtrzymywania życia. Więcej. W sensie baterii potrzebujemy. Co ja powiedziałem? Ale systemu podtrzymywania życia, w sensie baterii, żebyśmy tego tlenu, zgaduję, nie musieli używać. Na szczęście gra dała nam całkiem sporo tego na samym początku, także git. I dla noobów jak ja. Tu jest tlen, to nie chcemy tlenu. I tak będzie wyglądać ta rozgrywka. Tylko tu kurwa w tym hełmie i w tym kosmosie nic nie widać, widzowie. Co to jest? Kokainum. To nie chcemy. O! Mogę to otworzyć? No chyba nie za bardzo, kurwa. Tu coś ciekawego? Na górze bateria? Ja jestem debilem, no wiedziałem, że jak coś tu będzie... Ja tu chciałem spokojnie, myślałem, że fabularna gierka, widzowie, pochodzimy sobie tego owego. No i się kurwa zaczyna. No i się zaczyna. A jakby... A, dobra, widzowie. Pa, bo tu... A, Jakumalski, widzowie. Już ogarniam baterię dla widzów. To powinno sprawić, że te drzwi się nie zamkną, prawda? Big. Okej. Okay. To nie... Dobra, jednak to sterowanie, kurwa, nie jest takie łatwe, widzowie. Tak, dobra, już wszystko ogarnięte. Big. Już nie potrzebuję tlenu. Ale dużo tlenu ogarnęli. Wiedzieli, że to jacyś idioci będą grali jak ja i elegancko. Dobra. Wracamy z oddychaniem. Mam nadzieję, że wracamy. I razem z nami też nie wróci, kurwa, jakieś potwory oddychać. Git. Sprawdź połączenie ze stacją MPT. Oceń zasilanie stacji zewnętrznej. No jak to sprawdzić mam? Halo? Oceń zasilanie stacji wewnątrz centrum kontroli w skrzydle. No dobra. Ty, a to nie jest tak, że jak my to włączyliśmy ten system? Jak tu jest, mamy taką wielką wyrwę, ty. Na zewnątrz. O, jak to jest, kurwa? A to nie jest dobra, to nie jest wielka wyrwa na zewnątrz. Tam tutaj jest normalnie wszystko tego owego. Tu se poświecę latarką. Dobra. Git, ale tego nie otworzymy, prawda? Nie ma tu nawet jak tego otworzyć. Dobra, musimy ogarnąć. Mamy misję jakąś, oceń zasilanie stacji wewnątrz centrum kontroli w skrzydle Libra. No to lecimy, widzowie. Fajnie, że gierka śmiga. Fajnie, że nie powinno być lagów, więc elegancko. Gdzieś tu była mapa, prawda? Skrzydło Libra 3. No to za dużo mi to nie mówi, no. Tędy?
Mogę to otwierać jakoś? Pik, pik, pik. Halo? Baza, baza? Cz, cz, cz. Jest jakaś szansa to otworzyć? Interakcja, cokolwiek? A czym ja się tak... A, bo ja... A, dobra, ja zużywam chyba powietrze w ogóle, jak ja się tak ruszam. To tak swoją drogą. Nie, no nie ma, tu jest tylko kokainą, widzowie. To może widziałem jeszcze jedno przejście, było tutaj na dole, to może tutaj. A, no, to się otwarło, był taki hałas właśnie. Oj, oj, oj. Nie podoba mi się to. To jest takie dziwne, błędnik mi się pierdoli, widzowie, jak ja nie mogę... Halo? Kurwa, baza? Jak ja nie mogę, widzowie, jak ja nie wiem, gdzie jest kurczę dół, gdzie jest góra, to już nie wiem, co się dzieje. Dziwne to jest. Uczucie. Ale na VR-ce to by się tak, widzowie, grało w to. Jocie dupca. Ale by się dobrze grało w to na VR-ce. Ale to byś się pogubił z 300 razy, jak ja normalnie nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, widziałem gdzieś tutaj zapiski. To jest jakaś notatka, czy coś takiego, to chodźmy tu. Zobaczymy. A tam można to otworzyć? Bo tu jest jakby... Poczekajcie, zobaczymy, czy mogę to otworzyć. Obracające się części. No to ja bym chciał tak obrócić. Mogę? Nie mogę? Chyba nie mogę jednak. Dobra, na razie brak potworu, więc elegancko. I chyba z tego, co wiem, to tak zostanie, więc... Do końca. Przynajmniej mam taką nadzieję, więc elegancko. A to nie ma jakiejś notatki? A jest, tab, słuchaj, no. Copy control, we're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. MPT nadal nie działa, więc inżynierowej stacji Persona postanowili zjechać windą na Księżyc. A, na Księżyc pojechali. Dobra, brak ciał na stacji kosmicznej. Elegancko. I to już jest, kurwa, pozytywna informacja. Bardzo mi się ona podoba. Liczę, że takiej informacji będzie więcej. No to mogę zeskanować, co to jest? Wygląda jak plakat. A nie tym skanuję. Baza danych. Kosmiczna winda, ale to jest winda! Nie. Będzie to z naszej windy. Ulepszyła logistykę podejmowania ludzi i zasobów z Księżyca, kiedy w 2054 roku nastąpiła awaria. Członkowie załogi stacji Sarah Barker i Rolf Robertson zjechali windą, aby zbadać awarię na powierzchni Księżyca. Ze względu na protokół awaryjny stacji mieli na to bardzo mało czasu. A to nie umieli jak my normalnie sobie tego protokołu, kurczę, naprawić szybko? No jak ja dałem radę, to pewnie, kurwa, oni na pewno by dali radę. No dobra, ty, ale co ja mam za misję? Oceń zasilanie stacji wewnątrz centrum kontroli. Dobra, no to my się tu zgubimy 30 minut. Tak myślałem właśnie, że ta gra tak na 2,5 godzinki jest, ale ze mną to... Myślę, że spokojnie... no tak 4 godziny myślę, że jakoś się może wyrobimy. Poka to. Mogę tu coś zobaczyć? Kosmiczna winda. Działanie nie działa. Działanie nie działa, no. Sytuacja awaryjna. Dobra. Też nie wiem, kurwa, która to jest dobra pozycja, powiedzmy, że ta. Ty, ciężko jest tu się nie zgubić w kosmosie, widzowie. Dobra, my mamy do trójki iść. Wewnątrz centrum kontroli. Tu powinniśmy się chyba za trójką cały czas. Jesteśmy teraz w centralnym więźle. I do skrzydła 3. Do skrzydła 3. Tylko skąd my będziemy wiedzieć, gdzie jest, kurwa, skrzydło 3? Skąd my będziemy wiedzieć, gdzie jest skrzydło 3? Ale tra... Pull up! Ciekawe. Znaczy, no nic to nie daje, więc w sumie chuja, ciekawe. Ale beznadziejne odbicie.
To akurat nie jest moja jakość grafiki, a nie, chyba że to cienie są. Akurat mam je na średnio. Jedyna rzecz. Mogę to zmienić w sumie, albo nie mogę, bo tutaj widzę razy z widzowie. O, no i lag. No widzicie? No jednak lepiej nie zmieniać. Ta gra nie jest najlepiej na świecie zoptymalizowana, a i tak gramy na epickich. O co się będzie, widzowie, epickie ustawienia, lecimy. Dobra, to jest chyba jedyne przejście, które jest. 2 NP. Nie, ZP albo NP? Dobra, kurwa, idę tutaj. Mam nadzieję, że stąd nie przyszedłem, ale nie wygląda, jakbym stąd przyszedł. Lecimy. Full speed. Puch. Jak w Naruto albo czymś. Te widzowie będą długie odcinki. Wychodzi z postaci. Witam serdecznie. Brak zombiaków, a poczekać? O! Dobra, wygląda na to, że tu nie byliśmy chyba. Jest to chyba odpowiednie miejsce, w którym powinniśmy się znaleźć. Kokainum. Cokainum. Ice tea. Jakieś takie zmrożone chyba. To co to jest? Próbki czegoś? Jesteśmy, skrzydło, ty, nawet trafiłem, widzowie, sypialnie, toaleta. Kontrola techniczna ratuje życie. Dobra, a mogę się tu przycisnąć? Kurczę, mogę, ale tu jest jeszcze gdzieś przejście? Nie, to jest chyba... Nie, dobra, czyli tędy. Jedyne miejsce. Ścieżka ludzkości na księżyc. No dobra, to chodźmy tu, co? Nie, no coś za plecami słyszałem, kurwa. Okej. Okay. Słuchaj. Nie no, słuchaj, ty. Gdzieś tu było coś do gadania, coś gadałeś, no. Zaszyfrowana. O. Klucz do odblokowania wiadomości. Zaszyfrowana ta transmisja, okej. Okay. A coś mi tutaj tego, to? Nie, to już było. To było. To było awaria? Przygotowania? Poka. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No. What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface ASAP. We don't have much time. Okay, let's go. Ojebane. Nie chcę być już astronautą. Za dużo filmów widziałem. Astronautskich. Ryzyko porażenia prądem. Aktualizacja procedur. A co, ale co to jest? Wiem, nie mogę tego wziąć. Interakcja. MPT wciąż nie działa. Co się dzieje? Zasilanie zapasowe stacji jest w końcu sprawne i naprawimy windę Persona, by dotrzeć do centrum księżycowego. Zapewnić tylko potrzebna pomoc w uruchomieniu MPT. Niedługo będziemy, proszę na siebie uważać. Główny inżynier stacji. Tutaj jakieś napisy, jakieś plakaciki, maseczka. Albo... Co to kurwa jest? Wiecie co to kurcze jest? To jest kask widzowy. To jest część jebanego kasku astronauty chyba. Tak mi się wydaje. Jest bardzo zarysowana. Ojojoj. Możemy w to w interakcję wchodzić. Zajebiste, widzowie. Gitara. Też mogę? W interakcję. Zajebiste, ty, że ja to mogę wszystko popychać tu. Nie, ale to jest pojebane, widzowie. Nie chce mi się w to grać, przysięgam już. Nie no, co jest kurwa, ja nie, się nie nadaję w ogóle na takie kosmiczne gry. Ja już zapłaciłem 20 zł. Baza?
Dobra, to na pewno nic się nie stało. Możliwe skanowanie w pobliżu. Na pewno nic się widzowie nie stało. Oni tu po prostu majsterkowali, wiesz co chodzi? No, ziemia. Majsterkowali, dlatego tutaj wszystko porysane jest, widzowie, spokojnie. Nic się nie dzieje. Tutaj jakieś kurczę kondomy, a może. No nic, jest to. Skanowanie. Baza danych. Maszyna kryosnu. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie poszkodzenia generatora kryosnu w ośrodku badawczym Maria bada pozostałość maszyny. Nie potrafi jednak określić dokładnej przyczyny awarii, dlatego w celu oceny wysyła ten fragment do mechaniki stacji kosmicznej Persona. Okej. No to mechanik, dlatego tak wszystko. Widzowie, spokojnie. Dzień dobry, jestem jedną z nielicznych osób, które przeżyło uszkodzenia kryosnu. Trafiłem ostatnio na fragment z kryogeneratora i miałem nadzieję, że mógłby pan mu się przyjrzeć. Chciałem też zapytać, czy jest jakiś sposób, by pozyskać dane holograficzne z mojego ASE z tamtego dnia. Chciałbym się dowiedzieć, co naprawdę zdarzyło się w Huygensie. Dzień dobry, zbadałem przesłany fragment generatora, ale nic nie znalazłem. Jeśli chodzi o dane holograficzne, niestety nie są... Są one powiązane z lokalizacją. Hologramy można wysiedzić tylko tam, gdzie zostały zarejestrowane. Jeśli Rada Księżycowa znowu kiedyś udostępni Huygensa, może pani wziąć swojego ASE i sprawdzić dane holograficzne, które tam będą. Dobra, ja w ogóle nie rozumiem, po jakiemu kurwa oni mówią, wiecie? O, mamy notatkę, żeby w ogóle otworzyć drzwi, tak? No, zmienili kod, nowy to 2539. Zabierz, zabierz, zabierz. 2539. Dobra. Zawsze miej przy sobie ASE, skrzydło konserwacji, Kopernik. Mikrofale zasilane transmisją, konserwacji może uratować ci życie. Dobra. Jaki to był kodzik? 2539. 2539. Pozdrawiam. Dobra. Co to są kurwa za wieżyczki? Okej, okay, wygląda spoko, na razie, widzowie. Pojebana jest ta gra, przeraża mnie, kurczę. Okej, okay, to jest księżyc, jak na moje. Raczej księżyc, raczej nie ziemia. Coś tam się wie jeszcze, widzowie, a? Przestańcie. Coś tam się umie ze szkoły. Dobra, idziemy zobaczyć, tu jest ziemia. Tak naprawdę ziemia wygląda z tego, z księżyca? Pojebane. Dużo. Na pewno. Znaczy jeszcze nie jesteśmy na księżycu, ale... Interakcja, co to jest? W ostatnim miesiącu mój zespół miał problemy z zamówieniem materiałów. Powinniśmy już skończyć skrzydło Orion, ale kolejny raz nie sprostaliśmy założeniom z uwagi na wielokrotne anulowanie zamówienia. Kiedy Rada Księżycowa je zaakceptuje? Rada Księżycowa postanowiła zmienić priorytety z uwagi na prace konstrukcyjne na księżycu. Na razie musimy sobie poradzić z tym, co macie. My tak robimy. Prace konstrukcyjne? W końcu naprawiliście... Huygensa, najwyższy czas, by znowu otworzyć to miejsce. Po uszkodzeniu kryosnu pogrzebano tam mnóstwo cennej wiedzy. Projekt ten jest ściśle tajny, nie dotyczy Huygensa. Do tego dostęp pozostanie ograniczony aż do odwołania. Dobra, w ogóle nie rozumiem, o czym wy pierdolicie. Tutaj jakieś hakerskie rzeczy. Pewnie jak ktoś się zna na kodowaniu. To pewnie nawet nie jest nic związanego z kodowaniem. Jakieś randomowe rzeczy, albo może kawałek ścieżki gry, albo coś takiego. Na pewno jakbym konstruował taką grę, to bym coś takiego zrobił. Nie wiem, czy w ogóle zauważacie, jak mi się zmienia ton głosu w momencie, kiedy się boję. Badanie i rozwój. Nagle zaczynam mówić w jakiś cichy sposób. Ale to jest takie fajne, że ja sobie mogę teraz puszkę tak, śru, na kosmos. Pyk, lecisz, 102 metry, zajebiste. A w kosmosie jakby tak realnie było. Znaczy, no tak jest, tylko jakby realnie miałbyś do tego dostęp. Zajebiste. Dobra, latarkę możemy wyłączyć, niech się trochę pododuje. Chociaż szybko idzie, dobra. Tutaj jakiś komputer, nic ciekawego, mikrofale, coś tego, Space Tech. Czytaj. W tym numerze rozmawiałem z człowiekiem Rady Księżycowej na temat przyczyn uszkodzenia kryosnu Huygensa. Jak można uniknąć takiego rodzaju katastrofy w przyszłości? No dobra, dość się tutaj... O, ale gamingowe krzesełko eleganckie. Dość się czuję odosobniony, nie? No nie? Się niby ludzkość żyje, ale... Ale dziwnie, tak.
A ja jestem taki samotny w kosmosie, ale dziwne. Dziwne, nie lubię takich gier. Znaczy nie, no bardzo przyjemna gierka. Dobry. W razie awarii należy stosować do zastępujących wskazówek. No, ta, pewnie się przydadzą, ale jebać. Dobra, mogę sobie tu joyem poklikać. Ale klawy ty, RGB. Mechaniczna, membranowa. Nowy rodzaj klawy, ty szklana. Co z reakcji? Nie wiem. Pyk, kubka. Pyk. Na dziurę. Tutaj coś mogę kliknąć, chyba nie. Ale miałem pojebanie porysowane monitory, widzowie. Ale zgaduję, że jest to w związku po prostu z tym, że nie chcieli wyświetlać rzeczy na tych monitorach. Dobra, tutaj jest skafander. Mam nadzieję, że to nic nie ma wspólnego z fabułą gry. Ale bym się, widzowie, ale... Jakbym tak podszedł do tej postaci i nagle coś, ono by się ruszyło, widzowie. To już bym nigdy, kurwa, w tą grę, już bym nigdy w grę nie zagrał, przysięgam, żadną chyba. Miał traumy przez 2 miesiące, kurwa. Dobra, wchodzę tu i się zamykam, mogę? Nie mogę. Dobra, idziemy dalej? Może jest, możemy... fajne cienie, latam se. Nie mogę. Otwierać. Nie mogę tutaj, tu jest komputer, mogę coś kliknąć, położyć, co tu się dzieje? No nie mogę. Gdzie mam iść? Przeprowadzić diagnostykę zasilania na głównym komputerze centrum kontroli. Budowien. Główny komputer kontroli. Świetnie, tylko gdzie jest główny komputer kontroli? Myślałem, że kurwa, tam dalej. To? To jest główny komputer? Tylko jest potrzebne zasilanie. Dobra, potrzebujemy coś, żeby czymś zasilić. Tragedia, widzowie, zanim ja to ogarnę. To minie z 500 lat. Ale przynajmniej soundtrack jest całkiem taki... przyjemny. Taki fajny soundtrack, podoba mi się. Mogę w ogóle zmienić perspektywę na trzecią osobę? Chyba nie za bardzo. A szkoda. Nie wiem, czy słyszycie w ogóle. A nie, to my tak. A nie. A nie, tak, to my. To jak się ruszam, to takie dźwięki wydaje w tym skafandrze. Myślałem, że to... Tu jest główny komputer, tak? To musi być, widzowie, główny komputer, tylko... Nie ma on niestety zasilania, tak? Czy ma? Nadajnik o stacja kosmiczna aktywny. Udało się nawiązać połączenia z siecią. Włączona, przeprowadź diagnostykę. Baza. Brak połączenia w centrum. Linia kosmiczna wyłączona. Potrzebne dodatkowe zasilanie. Obróć stację, aby uzyskać... Co? Silnik rotacyjny stacji? Prowadź... Co to ty? Dotrzyj do skrzydła Aries przez skrzydło Oriona? Znajdź sposób na zasilenie silnika rotacyjnego w skrzydle Aries? Ja pierchruper, widzowie. Ty, ja tu zamknięty jestem. Ja stąd mam jakieś zasilanie ogarnąć? Czy tu nie ma nic, kurwa? Ale fajnie to wygląda. No to akurat fajnie wygląda, naprawdę. No to akurat petarda. Ja sobie wyobrażam, jak na... otwarło się samo. Naprawdę, jeżeli... Znaczy, technologia już idzie do przodu, ale sobie wyobrażam, że wsiadacie w VR, chłopie. To musi być, słuchajcie, zajebiste. Już jesteś w stanie w teksturach 4K to odpalić, chłopie, i zajebiście pewnie śmigać sobie na VR-ku. Świetne jest to, że technologia tak idzie do góry. Fajnie, że ta gra też nie każe mi rozkminiać tak długo, tylko mnie prowadzi jakoś krok po kroku, ale... Kurwa, średnio mi idzie. Na razie. Dobra, co to jest? Przecinak plazmowy? Tini? To mam ciąć? Dobra, tu też potnę, kurwa. Wszystko tnę. Pyk. I co otwarłem teraz to? No, wygląda jak to, tylko... Doszli do skrzydła Aries. No, wygląda na to, że jakby udało się.
Tak czy nie? Blokada usunięta. Drzwi, śluzy sprawne. Świetnie. Tylko nie działają drzwi. A, no tutaj interakcja jest. Dobra. Kończy się tle. Niedobrze bardzo. To jest informacja, widzowie, niefajna. Zbierz, co to jest? Czytaj, co to jest? Wygląda na to, że z ramienia wspomaganego można bezpiecznie usunąć przecinek. Rozmowy i przymocować go do gniazda w prawej ręce? Dobra, bierz. A to mi sobie! Ręka robota, przecinek. Dobra, o kurwa, elegancko. Elegancko, widzowie. Dobra, kończy nam się tlen, ale myślę, że to zobaczymy dalej w tej gierce. Myślę, ogarniemy widzowie w następnym odcinku. Możecie zostawić like, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha i tam Discorda i wszystko, co tam macie w tych opisach. Wpadajcie. A my widzowie kontynuujemy sobie. Będziemy kontynuować w następnych odcinkach naszą przygodę z tej gierki. Gierka wydaje się całkiem bardzo chillowa i przyjemna. Mam nadzieję, że trochę się rozpędzi, jak pojedziemy tam na księżyc. Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki wielkie. Myślałem, że to będzie gra pełna akcji. Szczerze mówiąc, że tu się będzie kurwa coś działo cały czas. To jest bardzo taka chillowa gierka. Na razie mi się podoba, na razie jest fajna. Myślę, że jeszcze widzowie się rozpędzi. Trzymajcie się i do zobaczenia. Wpadajcie na inne serie. I tyle. Wiem co. Do następnego odcinka.